prawo do odmówienia ćwiczenia. To jest też podstawowa zasada warsztatów. Mama mówi ci, pozmywaj te wszystkie talerze, a ty mówisz, rani to moje uczucia i nie pozmywam. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj mamy dla was taki sezonowy odcinek. Porozmawiamy trochę o świętach, ponieważ jest to szczególny czas w roku, ale szczególnie w 2020 roku jest on bardzo inny i wydaje mi się, że wiele osób przeżywa dużo stresu związanego z tymi szczególnie świętami. Dla wielu z nas to też są pierwsze pandemiczne święta w życiu. No tak. Bo się chyba nigdy nie było pandemii takiej jak ta. Zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, to zaczniemy naszą rundką. Kleo, powiedz, jak się czujesz? No więc wczoraj miałam swoją przedostatnią terapię i po dwóch ponad latach mam zamiar zakończyć terapię, bo się zorientowałam, że w dzień terapii w ogóle zapominam o niej, więc zapominam ją opłacić i robię to 15 minut przed i w ogóle raz nawet zapomniałam na nią pójść. I przede wszystkim zastanawiam się, o czym ja właściwie będę rozmawiać. I to jest ten magiczny stan, który osiągnęłam, to znaczy ja naprawdę nie wiem, o czym mam rozmawiać na terapii. To chyba oznacza, że nadszedł czas końca mojej terapii. Ale teraz taka ciekawostka dla wszystkich dwubiegunomaniaków. To taki inside joke. No więc co chciałam powiedzieć, to że od jakiegoś czasu mam taką zwyżkę nastroju i tak się nad tym zastanawiałam czasami, czy nie jestem na jakiejś takiej granicy, no nie. Ale zastanawiałam się nad tym tak świadomie. To znaczy, czy tak jest lub czy tak nie jest. I wczoraj na przykład już w ogóle tak nie czułam. Czułam raczej taki dobry balans, a w międzyczasie jeszcze rozmawiałam z moją terapeutką, no kilkukrotnie, bo rozmawiam z nią co tydzień. I akurat wczoraj, kiedy ja już nie czułam, nie miałam tego na uwadze, że no być może jestem na granicy hipomanii, to ona wczoraj powiedziała, że widzi, że jestem na bardzo cienkiej granicy. I tutaj chciałabym zaznaczyć tę ciekawostkę, że to jest właśnie ten moment, w którym ja już nie zauważam tego, nie zdaję sobie z tego sprawy, a ona to widzi, bo ona wie. Kumasz, że ja do tej pory, kiedy jeszcze nie byłam w tej hipomanii, myślałam sobie, o mam taki dobry humor, czy ja nie jestem przypadkiem w hipomanii? Nie, no jeszcze nie, ale mam taki dobry humor, muszę to obserwować. A jak już jestem tak bardzo, bardzo blisko, to mi się wydaje, że ja nie jestem nigdzie, że ja po prostu jestem okej, nie? A ona wczoraj właśnie na tym spotkaniu to podniosła. I to trochę mnie obudziło na to, że właśnie, widzisz, czasami wchodzisz w takie stany w dwubiegunówce, że nawet jak ci się wydaje, że masz wszystko pod kontrolą i się już leczysz 100 lat i już w ogóle masz wszystko obcykane i tak dalej, to właśnie nie zauważasz tego, co profesjonalista wyłapie. Mhm. I co teraz? Musisz jakieś zmienić dawki leków, czy...? Na razie się obserwuję, no bo to jest... Ja jestem na lekach cały czas, więc to jest jakby on the edge of hipomania, a nie jakaś nie wiadomo jaka mania. Tylko po prostu muszę wprowadzić więcej jakiegoś takiego mindfulnessu. Obiecałam, że zacznę z powrotem medytować i przede wszystkim nie przestymulowywać się, bo ja w ostatnim czasie zaczęłam na siebie brać ogromne ilości nowych obowiązków. Zresztą przed chwilą, zanim zaczęłyśmy te rozmowę, to ci powiedziałam, że teraz jest tak, że na każdym spotkaniu, jak pada pytanie, no dobra, kto się tym zajmie i przez ułamek sekundy nikt się nie zgłasza, to ja się po prostu zawsze zgłoszę, bo jestem niecierpliwa i w ten sposób no dużo dodatkowych zajęć na siebie wzięłam, które są mocno intensywne i stymulujące. A to się wiąże z adrenaliną, która dodatkowo wzbudza takie rzeczy jak właśnie epizody hipomanii. Okej, czyli po prostu twój mózg zmienia swój profil chemiczny i też jakby ty pomagasz mu się rozkręcić trochę. Pomagasz oczywiście w cudzysłowie, mówiąc, że przez te różne obowiązki, przez to, co tak, się dzieje. Tak, mniej też śpię, a ja potrzebuję spać przynajmniej 10 godzin, a teraz ostatnio spałam na przykład 7 do 8, to jest za mało dla mnie, więc automatycznie sama niechcący trochę to podbijam. Rozregulowałaś tak, się. Więc teraz układam puzzle 1000 sztuk i będę tak medytować. No. I piję rumianek tylko, bez herbaty z teiną. No. Czarnej? Bez żadnej kawy, nic, żadnych takich rzeczy. Okej, dzięki. A ty? Z czym zaczynasz? No ja też zaczynam z jakimś takim
rozgardiaszem w umyśle, ale mam wrażenie, że mówię to, co nagrywamy. Nie. Poprzedni odcinek, który wyjdzie, jak to nagrywamy jutro, powiedziałaś, że właśnie skończyła ci się kwarantanna i masz fajne plany, bo dzisiaj go montowałam. No te plany były fajne, bo się zrealizowały i było super tamto. Ale to było tak dawno temu, mam wrażenie. A teraz... No grudzień jest dla mnie takim jakimś intensywnym miesiącem, ale mam taką perspektywę właśnie tych świąt, że sobie odpocznę. I właśnie zazwyczaj mi się to udaje. Zazwyczaj udaje mi się tak totalnie odciąć i spędzam czas z rodziną, ze znajomymi. No w tym roku pewnie będzie trochę inaczej, ale tak właśnie łapię się na tym, że żyję cały czas takim... jakimś przemęczeniu, że na przykład nie mam czasu ugotować, a właśnie też bardzo dużo śpię, nie mogę wstać rano, jeśli wiem, że nie muszę, tylko mogę sobie jeszcze dla mnie pół godziny podrzemać, to na przykład dzisiaj nie poszłam na badania krwi, bo stwierdziłam, że jeszcze pół godziny sobie pośpię. No jak już się wstałam, to było za późno, żeby na nie iść. A ja dzisiaj zrobiłam badanie na HIV. O! Wiesz, dzisiaj miałam do podpisania takie dokumenty z fundacji dotyczące tam księgowości czy czegoś. Tym się zajmuje Maciek z mojej fundacji. No i on powiedział, że musimy się spotkać i tam podpisać te dokumenty. I ja mówię, Maciek, słuchaj, to mam świetny pomysł. Spotkajmy się w Chmielna Express i przy okazji upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, zrobimy sobie badanie na HIV i podpiszemy te wszystkie dokumenty, które trzeba. I spotkaliśmy się dzisiaj rano w Chmielna Express. Maciek był bardzo zadowolony później, dlatego że powiedział, że on się jeszcze nigdy nie przebadał na HIV. Oczywiście wyszliśmy stąd zadowoleni i negatywni. To gratulacje. Ja się badałam na Alei Jana Pawła kiedyś. Obecnie niedaleko, punktem odniesienia jest Vegan Ramen Shop na Alei Jana Tak, ale tam Pawła się trzeba teraz zapisać podczas pandemii, więc nie można przyjść tak z marszu. Naprawdę. Tak, bo ja tam byłam w zeszłym tygodniu i myślałam, że tam pójdę z marszu, bo akurat byłam w okolicy. Ale na Chmielnej się nie trzeba zapisać, a w tych punktach właśnie na Jana Pawła i tym jakimś drugim trzeba się zapisać ze względu na pandemię. Okay. To takie AIDS-owe, AIDS awareness info dla tych, którzy jeszcze się nie przebadali. Zawsze spoko. Na HIV. No, ale tak już właśnie kończąc tą rundkę, to cieszę się, że gadamy na teraz taki inny temat, bo ostatnio dużo w ogóle gadałam na temat zdrowia psychicznego i pandemii i tak fuku to samo, więc w końcu coś na moich warunkach. Ty jesteś teraz polską psychocelebrytką. No, tak, jasne. No dobra, a powiedz Kleo w ogóle, z czym ci się kojarzą święta? Pierwsze trzy skojarzenia. Nie wiem, w sumie z choinką, z tym, że u moich rodziców jest zapalone górne światło, które jest prawie nigdy nieużywane, oprócz tego jak stół jest przestawiony i są święta i to górne światło nagle jest zapalone i kojarzy mi się, że w tym pokoju jest tak mega jasno nagle, a zawsze są, wiesz, jakieś takie mniejsze lampy. No i zazwyczaj kojarzyło mi się do tej pory z wracaniem do Polski na święta, bo tak naprawdę zeszłe święta były pierwszymi takimi świętami, na które znikąd nie przylatywałam, znikąd nie wracałam. No, więc zazwyczaj to był jakiś taki powrót i takie wpadnięcie tam na te 2 czy 3 tygodnie i zobaczenie się z moją rodziną. Okay. A ty? Ale są to raczej takie miłe skojarzenia, tak? A nie wiem, w sumie takie praktyczne. W sensie takie choinka, że jest jasno w pokoju i co do tej pory robiłam. A z tobie z czym się kojarzą? Mi się kojarzą z przede wszystkim zrobieniem pierników, co u mnie w rodzinie jest nie takie, że o, któregoś wieczoru upieczmy pierniczki i szukasz jakiegoś przepisu w internecie i sobie tam robisz. U mnie to jest produkcja. To jest produkcja na skalę kilkunastu kilogramów mąki, miodu i innych rzeczy, które tam idą. Jest jakieś mega tradycyjne ciasto, które dojrzewa, więc to mi się kojarzy naprawdę z taką pracą fizyczną, bo to jest cały dzień pieczenia, wykrawania, lukrowania, ozdabiania i właśnie ten weekend mnie to czeka. Trochę się cieszę, ale trochę jakby no jest to praca, a wolałabym poleżeć na kanapie, jak będę w domu, ale no właśnie z tym mi się kojarzą, z taką pracą i z takimi przygotowaniami. No ale też z tym, że jest ładnie, że właśnie jest taki czas, że Wigilia jest taką bardzo dużą celebracją u mnie w rodzinie, więc trzeba się ładnie ubrać i trzeba właśnie tam włożyć prezenty pod choinkę i tak dalej. No ale też z jakąś taką trochę spiną czasami, że właśnie jest ten stres, że musisz kupić te prezenty, a potem jest jakiś stres, bo ktoś, nie wiem,
się pokłócił jakieś przygotowania świąteczne. No więc tak mieszane mam to uczucia. No właśnie, widzisz, ja zawsze się zastanawiam, kiedy czytam te wszystkie różne historie o tym, jak wyglądają święta u innych ludzi, że jestem jakąś ogromną szczęściarą, bo a może to nie jest kwestia szczęścia, tylko tego, że mam po prostu bardzo małą rodzinę, więc nie, no tak. Nie ma się z kim tak aż za bardzo pokłócić. Natomiast to też jest tak, że moi rodzice i moi dziadkowie i tak samo moje rodzeństwo mają nie takie same, ale bardzo podobne poglądy do mnie i nigdy Wigilia mi się nie kojarzyła z jakąś spiną i nigdy... No, też moja rodzina preferuje takie trochę święta last minute, to znaczy choinka wjeżdża w przeddzień Wigilii, jak coś jest do zrobienia, do jedzenia, to są te 3 dni przed Wigilią max, jakby nikt teraz nic nie robi i się nie zastanawia, bo nie wiem w sumie dlaczego, zawsze to było takie bardzo last minute. Mm-hmm. Ale też to, co chciałam powiedzieć, to, że mi się właśnie Wigilia nigdy nie kojarzyła ze spiną i właśnie może dlatego, że ja nie mam jakiejś takiej dużej rodziny na tyle, żeby się pojawiały te takie duże różnice zdań. Cała moja rodzina też jest w Warszawie i jakoś tak jest na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje, ma podobne poglądy na ten temat. Moja babcia mówi, że gdyby się nie bała COVID-u, to by totalnie chodziła z nami w strajkach kobiet. Więc wiesz, więc jakby jesteśmy totalnie on the same page, tak myślę. A u ciebie są jakieś takie spiny? Wiesz co, no zdarzają się, ale nie są to jakieś awantury, nie dotyczy żadnej przemocy, a właśnie to, czego się też ostatnio dowiedziałam, w sumie w zeszłym roku jakoś tak weszłam w ten temat, jak jeszcze trochę startowałam z psychoedu, że właśnie dla wielu osób te święta są takim w ogóle przemocowym pikiem, że to się kojarzy, że pierwsze skojarzenie, tak jak my sobie mówiłyśmy, tam choinka, pierniczki, to dla wielu osób, i to też takie moje historie gabinetowe, dla wielu osób to jest po prostu koszmar. Stres. To jest najgorszy czas w roku. To jest stres, ale też jakby wieczna, niekończąca się awantura. Właśnie jakiś taki przewlekły nawet stres, bo wiadomo jest, że będzie ta dyskusja o poglądach albo jakieś niezręczne pytania. I to też często się pojawiało właśnie, bo zapytałam moich czytelników kilka dni temu na to, co im się kojarzy, jakie mają wątpliwości co do tych świąt, ale też to, co mi się, co się bardzo rzuciło w oczy, to, że właśnie dla jednych to, że nie pojadą do domu, było takim przykrą odmianą, że chcieliby spędzić te święta z rodziną, a dla innych było ulgą, że w końcu jest jakaś wymówka, żeby nie jechać do tego domu na święta. Była też grupa ludzi, która jechała pomimo właśnie ogromnego stresu, że może kogoś zarazić. Że jechała trochę wbrew sobie i albo po prostu miała jakieś takie ogromne naciski ze strony rodziny, że właśnie, nie wiem, że pandemia wcale nie jest taka poważna i że przecież można przyjechać i jeszcze objechać wszystkich wujków i ciocie. No właśnie, przecież w tym roku główny spór wigilijny to będzie to, czy... Czy wierzymy w pandemię? Czy można się zobaczyć, czy nie można się zobaczyć? Czy koronawirus istnieje, czy nie istnieje? Wow, no dochodzi kolejny fundamentalny temat do poróżnienia się. Tak, tak. No i właśnie wiesz, jakby ta Wigilia to jest jedno, ale też no, święta w Polsce tak mi się kojarzy. Też jakby ja pochodzę z mniejszej miejscowości, gdzie te kręgi rodzinne są trochę szersze i te tradycje są chyba takie bardziej znaczące. Tak mi się wydaje. I zawsze były takie objazdy rodzinne, nie? Że w pierwszy dzień jedziemy tu, w pierwszy, drugi dzień tam. Ale to też, czego się dowiedziałam właśnie, jak czytałam te odpowiedzi, to też na przykład jeśli chodzi o rozbite rodziny, gdzie na przykład rodzice są po rozwodzie i mają jeszcze swoje drugie rodziny, że to się wiąże czasami z uczestniczeniem w 3 wigiliach naraz. Jednego dnia. Przez pewną część dzieciństwa dokładnie tak wyglądały moje święta, bo moi rodzice byli w konflikcie i moje... Nie pamiętam, babcie czy coś takiego. W każdym razie na początku Wigilię koło 12 jechałyśmy, ja i moja siostra. Nasz tata zawoził nas do swojej mamy, gdzie była moja babcia i tam jakaś jej siostra czy coś takiego. I tam miałyśmy pierwszą Wigilię o 12. No ale super, no wiesz, dla nas to super, fajnie. Dostajemy prezenty, no i potem tam, nie wiem, o 16 tata nas odwozi na kolejną Wigilię do rodziców mojej mamy, gdzie była moja mama, ale mój tata wraca do swojej mamy. No i tam mamy tę Wigilię z rodziną mojej mamy i tam też mamy prezenty i potem koło 20 tata po nas przyjeżdża i zabiera mnie, moją siostrę i mamę do domu. I tam też jeszcze mamy prezenty. Więc wiesz, jak byłam wtedy, to dla nas było, wiesz, super, tyle prezentów. Dla dziecka ekstra. Ale jak sobie mam pomyśleć o tym teraz, to w ogóle jak to się stało, że doszło do takiego układu, nie wiem, ale jest to niezły hardcore. No właśnie, a masz wrażenie, że
trochę granie w takie coś, jakby będąc już też dorosłym i angażowanie w to, nie wiem, właśnie dorosłych już dzieci, bo to też ma miejsce, czy to nie jest trochę taka... Właśnie taka szopka? Straszna szopka, niedojrzałość, przepychanki. Po co to robić? Po co to sobie robić? Ja w ogóle, wiesz, to jest kwestia bardziej takiego patrzenia na świat ogółem, ale jak patrzę, w jaki sposób ludzie się zachowują i w jaki sposób się traktują i po prostu jedyne pytanie, jakie się we mnie pojawia, to po co? Po co to, po co to robić? Po co to sobie robić nawzajem? Co, jakby po co chcesz to udowodnić? Co to zmieni? Co to da? Jaki to ma sens? I mam wrażenie, że to jest też takie pytanie, które możesz sobie zadać w takich sytuacjach i zrozumieć, że to nie ma sensu, że co chcesz komuś udowodnić, że z nim nie spędzisz czasu, albo że ta osoba musi z tobą spędzić czas. Dlaczego nie będziemy spędzać czasu tak, jak każdy lubi i żeby każdy się dobrze czuł i miał miły czas? Przecież to jest takie logiczne. No właśnie, i tak, no ja mam wrażenie, żyjąc trochę w takiej bańce, że rozumiemy te wartości, jakie powinny z tym stać, i też pojawiły się takie odpowiedzi, że osoby, które już są, powiedzmy, młodymi dorosłymi, mają teraz swoją rodzinę i spędzają ten czas tak, jak chcą, na przykład w czwórkę, i że to jest taka atmosfera, jaką sobie chcą zbudować. Mhm. I takie wartości przesyłają właśnie swoim dzieciom, jakie chcą. A gdzieś do tamtej pory wiązało się to, albo u innych osób wiąże to się z jakimś stresem właśnie, że trzeba z tymi dziećmi jeździć po różnych częściach rodziny i na przykład jeszcze się słyszy jakieś komentarze na temat tego, jak te dzieci powinny być wychowywane, albo słyszy się jakieś właśnie, nie wiem, albo po prostu wystawia się dzieci na też jakieś różne dziwne sytuacje, seksistowskie komentarze, albo po prostu wścibskie pytania. No to chyba też jest coś, z czym wiele osób się zmaga i których wiele osób dotyka. Tak, to jest jakiś klasyk, ale to też wynika z tych osób, których już nie zmienimy, no jakby to są postaci niereformowalne, które się na tej Wigilii na pewno pojawią i możesz im tłumaczyć, ale no, prawdopodobnie zachowają się tak, jak uważają za właściwe. No właśnie, i pojawiła się też taka jedna odpowiedź, że stawianie granic, czyli właśnie w przypadku takich wścibskich pytań, czy jakichś tekstów, komentarzy, że stawianie granic jest odbierane jako bycie niegrzecznym albo niegrzeczną, albo tak samo asertywność, że kiedy, nie wiem, odmawiasz czegoś, zrobienia czegoś, nie wiem, dla wielu osób w ogóle nawet składanie sobie życzeń przy opłatku jest bardzo niezręczne i niekomfortowe, bo... Dla mnie też, i ja zawsze mówię, zróbmy ogólne życzenia wesołych świąt. A teraz już koniec. No tak, bo w wielu rodzinach te życzenia są po prostu nieszczere, albo są takie, których wcale nie chciałbyś, żeby jakby ktoś ma inne wartości niż ty i życzy ci takich rzeczy, które ciebie w ogóle nie obchodzą. Na przykład, nie wiem, no, pieniędzy albo mieszkania. A poza tym czasami to jest po prostu jakaś taka interakcja, nagle musisz być wtłoczona w interakcję jeden na jeden z osobą, którą widzisz raz w roku i ona ci coś ma życzyć, ale tak naprawdę właściwie może się nawet nie znacie. Nie wie nic o tobie. No dokładnie. No. Nie, wydaje mi się, że to jest... A jak byś zareagowała na takie właśnie jakieś niezręczne komentarze, pogaduszki przy wigilijnym stole właśnie z jakąś, nie wiem, dalszą rodziną, ale może nawet bliższą rodziną. Może po prostu twoi rodzice albo dziadkowie mają bardzo prawicowe poglądy albo są nietolerancyjni. Jak reagować na coś takiego? Jak myślisz? Tak jak powiedziałam, nie znam tego z doświadczenia, bo właśnie w mojej rodzinie wszyscy mamy mniej lub bardziej, ale poglądy w tym samym kierunku jednak i nie ma między nami takich momentów takiego fundamentalnego niezgadzania się, że wiesz, że to doprowadza aż do takich konfliktów, na pewno nie. Natomiast tak jak to sobie też wyobrażam, tak sobie o tym myślę, że takie stawianie granic w takiej sytuacji wymaga bardzo silnej własnej konstytucji. To znaczy tego, żeby być pewnym tego swojego zdania i tego, że to jest to, co ja myślę i jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, okej, okay, ale nie chcę sobie pozwalać na jakieś, wiesz, jakieś niepotrzebne interakcje czy niedomówienia, więc mogę powiedzieć, co uważam i powiedzieć, to jest moje zdanie. Jeśli chcesz mi powiedzieć swoje, to bardzo proszę, ale szanujmy się. Ja rozumiem, że twoje jest inne, ale też nie chciałabym wchodzić w niepotrzebną polemikę. Spędźmy miło czas, ale wydaje mi się, że
stawianie granic, które jest odbierane jako bycie niegrzeczną, to kojarzy mi się z taką postacią, którą sobie właśnie wymyśliłam w głowie, która jest taka trochę, wiesz, niepewna w tym stawianiu tych granic. Wiesz, o co mi chodzi? Okay. Że nie ma może takiej pewności siebie, albo nie do końca uważa, że te jej poglądy są ważne. Tak, dokładnie. Tak? Bo kiedy jesteś pewna swojego i tych swoich poglądów, to stawianie granic wydaje mi się, że od razu jest automatycznie jakoś tak bardziej respektowane. Idziesz zgodnie z tym, co uważasz za słuszne i nikt ci nie może powiedzieć, że to jest nie tak. No właśnie, ja też mam takie wyobrażenie, że jak ktoś jest bardzo pewny swojego, to nie do końca musi też jakby najgłośniej krzyczeć. Dokładnie. Przy tym wigilijnym stole, że warto mieć tą świadomość, to co też powiedziałaś, że pewne osoby będą po prostu niereformowalne, nie zmienią swoich nawyków, nie zmienią swoich poglądów i trudno, po prostu mamy też jakby wolność słowa i wolność poglądów, więc chyba to wymaga też dla nas takiej lekcji cierpliwości, jeśli jesteśmy w takim środowisku, z którym się jakoś gruntownie nie zgadzamy, to wydaje mi się, że to nie jest też czas, żeby zmieniać czyjeś poglądy i nagabywać i właśnie można podjąć jakiś dialog i próbę rozmowy, ale myślę, że nie za wszelką cenę i jeśli wiemy, że z założenia, że ta osoba ma skrajnie przeciwne poglądy, to może być ciężkie, ale nie warto zupełnie, nie wiem, nie zabrać głosu czy przemilczeć jakichś takich fundamentalnych kwestii, szczególnie jeśli ktoś będzie robił jakieś seksistowskie, rasistowskie żarty czy jeszcze, nie wiem, homofobiczne, to wydaje mi się, że to, co mi czasami daje siłę w takich momentach, i niekoniecznie przy mojej rodzinie, ale tak ogólnie, że jeśli powiem coś, czego jestem pewna i co wiem, że ma jakiś przekaz zgodny z moimi wartościami, to mimo, że to jest trudne i czasami wiąże się z tym jakiś nawet taki wstyd, że może właśnie zostanę odebrana jakoś, nie wiem, czy skrytykowana w ogóle, tak? To jednak daje takie poczucie takiej odwagi, że zaznaczam swoje stanowisko i mimo, że nikt się ze mną nie zgodzi, to ja po prostu wiem, że to jest zgodne ze mną. Tak, i też w jakiś sposób jednak trochę umieszczasz to przekonanie w tym środowisku i być może żadna z tych osób się nie zainteresuje tym na ten moment, a być może za rok czy, nie wiem, w jakimś czasie później coś jej się włączy w głowie. Okej, Ania o tym mówiła ostatnim razem, jak się spotkaliśmy. Może zgłębię tak, temat dokładnie. Albo coś takiego, nie? Mi się też wydaje, że to jest ważne, żeby akcentować te tematy, szczególnie dotyczące mniejszości czy grup najbardziej wrażliwych, bo one są wszędzie w społeczeństwie. I to się musi odbywać na zasadzie oswajania i mówienia, i mówienia, i mówienia w kółko o temacie, aż on stanie się takim tematem, o którym później będzie rozmowa taka: a dobra, już po co o tym gadać? Wszyscy o tym wiedzą. To właśnie do tego chcemy doprowadzić, jeśli chodzi o mniejszości, jeśli chodzi o grupy najbardziej wrażliwe, jeśli chodzi o tematy, które są tabu, a nie powinny być, jak między innymi zdrowie psychiczne. Ja bym chciała, żebyśmy doprowadzili do momentu, w którym każdy machnie ręką i powie: a dobra, to już jakby wszyscy to wiedzą, nie trzeba o tym gadać. Wiesz? To jest moim zdaniem taki główny cel. No, ale też to, co sobie pomyślałam, jak mówiłaś, to, że może być tak, że na przykład ta osoba, która cię słucha i która może czuć też jakąś taką presję, że powinna obstawać przy swoim, albo może jej się zaświecić jakaś taka lampka, że hej, właściwie to jest jakaś racja w tym, co ta osoba mówi, ale może nie do końca czuć taką pewność, żeby ci przyklasnąć, ale najważniejsze jest to, co w jej głowie się stanie. Czyli jeśli wzbudzisz jakiś chociażby cień wątpliwości tym swoim przekazem, który będzie jakąś, nie wiem, pro-tolerancja, no to jest jakiś sukces i czasami tego nie sprawdzimy, ale właśnie może za to kilka lat dojdzie do tego, że ktoś zmieni swoje zdanie. Ja wiem już, co trzeba zrobić przed świętami, jeśli się obawiamy takiej sytuacji, że w niej będziemy. Bo ja teraz, uczestnicząc w protestach, w niektórych z nich, na przykład jutrzejszym, biorę udział w ramach pokojowego zespołu mediacyjnego Extinction Rebellion, czyli grupy mediatorów, a właściwie deeskalatorów i deeskalatorek, które starają się deeskalować sytuacje potencjalnie jakieś takie niebezpieczne, agresywne. W trakcie protestów. W trakcie protestów. Strajków. I jak robiliśmy ćwiczenia i takie przygotowanie do tej roli, to jest dokładnie to, czego potrzeba na świętach. To jest to, jak się komunikować z osobą, która jest wobec ciebie właśnie taka... W kontrze? Nastawiona do ciebie trochę w kontrze, tak. I przede wszystkim wychodzenie po prostu z komunikatu ja. To chodzi o to, żebyś to ty nadawała ton tej rozmowie. Że jeśli ktoś się chce przekrzykiwać i mówić: ty jesteś głupi, bo myślisz tak, i ty mu odpowiadasz:
a nie, bo ty jesteś głupi, bo myślisz tak, to po prostu nigdzie nie dojdziecie i ta rozmowa będzie właśnie tak wyglądała. Albo, a jeśli zmienisz... Albo rozmowa typu oni są zboczeńcami, oni są, nie wiem, szaleńcami, a ja to jestem... Tak, ale z mojego doświadczenia w różnych sytuacjach takich, w których ja byłam atakowana z jakiegoś powodu w taki właśnie natarczywy, agresywny sposób, kiedy odeszłam od tego na chwilę i zdecydowałam się odpowiedzieć w sposób czuły, empatyczny i taki, wiesz, rozumiem, że wzbudzę to w tobie złe emocje i bardzo mi przykro, że czujesz, że ja mogę być za nie odpowiedzialna. Bardzo chciałabym jakoś móc na to wpłynąć lub zareagować. Jeśli mogę ci w jakiś sposób pomóc, to powiedz. Jeśli mogę ci coś wytłumaczyć, żeby to było bardziej dla ciebie zrozumiałe, to daj mi znać. Mogę ci na przykład coś wytłumaczyć i może to pomoże ci zrozumieć, dlaczego moje stanowisko jest takie, a nie inne. I bardzo chętnie to zrobię. Mhm. I wiesz, i jeśli wychodzisz czyli z takiej to brzmi pozycji... trochę jak porozumienie bez przemocy, nie? No trochę tak, ale jeśli czuję... wiesz, ale jeśli czujemy, że są takie sytuacje, w których, przez które obawiamy się jechać do domu na Wigilię, bo ktoś będzie się do nas odzywał w jakiś taki sposób, którego nie lubimy, to może właśnie to jest sposób spróbować nauczyć się takich form komunikacji, które trochę zdeeskalują tę sytuację i zamienią ją na taką, w której będziemy mieć nad nią kontrolę. Nie, no jasne. Właśnie to wymyśliłam. Genialne. Nie, no ja myślę, że to jest, że w ogóle taki język właśnie bezprzemocowy, a właśnie oparty na komunikacie ja, ale też na potrzebach, to jest świetny sposób i jest oczywiście też czymś, co ciężko wdrożyć tak od razu, ale też wydaje mi się, że podstawą tego jest też taka właśnie pewność siebie i wiara w to, że to, jakie ja mam wartości, są zgodne ze mną i ktoś, kto będzie próbował, nie wiem, przekonać mnie do jakichś swoich poglądów, nie wpłynie to na moją na przykład samoocenę, tak? Że ja mogę po prostu obstawać przy swoim i nic mi się nie stanie. Albo ktoś może powiedzieć jakiś głupi komentarz, może być mi trochę przykro, albo bardzo, ale jakby to nic nie zmienia nadal w moim życiu, bo ja znam jakąś swoją wartość. Wow, to jest niesamowite, to myślę, jest... jak właśnie się okazało, że Wigilia to jest dokładnie to samo, co... nasze protesty, strajki i blokady na ulicy, bo tam się odbywa dokładnie to samo przy deeskalacji, to znaczy ludzie siedzą na ulicy i nie można nią przejechać, ludzie stoją z banerem i podjeżdża samochód i wysiada koleś, który krzyczy i mówi, ja chcę tędy jechać, co wy robicie, jakieś głupie protesty, idźcie do pracy i tak dalej. I tam podchodzi deeskalatorka i mówi, rozumiem, że jest pan zły, bo nie może pan teraz przejechać, ale to, co robimy, jest dla nas bardzo ważne. Protestujemy to tutaj dlatego, że chcemy ocalić przyszłość naszych dzieci, przyszłość ludzkości, wiesz, w zależności od tego, czego dotyczy protest, no, ale akurat mówię o protestach związanych z kryzysem klimatycznym. I wychodzisz z takiego komunikatu ja, to znaczy to, co robimy tutaj, jest dla nas bardzo ważne. Jeśli pan skręci tutaj w prawo, potem w lewo i potem pojedzie prosto, to jest w stanie pan objechać ten protest, a to, co my tutaj robimy, zwraca uwagę na problemy, które naprawdę mają ogromne znaczenie dla nas i dla całego świata, więc jeśli to nie jest dla pana jakiś ogromny problem, to by było super i nas na pewno wesprze. I zobacz, jaki to jest inny komunikat niż... ale nie, bo my tu możemy protestować i nikt nam nie zabroni i tak dalej. Jakby po co odpowiadać agresją na agresję? Moim zdaniem zawsze super sposobem jest odpowiedzenie na agresję werbalną i jakieś takie naskakiwanie na kogoś, w którym na początku czujesz zaskoczenie. Takim wyjściem właśnie z komunikatu ja i taką empatią i taką nawet trochę czułością, no nie? Do kogoś, kto po prostu wpadł w trudne emocje. I jeśli jesteś w stanie w takiej sytuacji być na tyle opanowaną osobą. Wiesz, no mi się wydaje, że to jednak wiąże się z takimi silnymi emocjami, jakimś lękiem, ale też może złością, czy nawet jakimś takim poczuciem zagrożenia, że dla wielu osób to może być bardzo trudne, żeby sobie nawet przypomnieć o tym. Ale też... można to jakoś praktykować i myślę, że wiele osób będzie w stanie sobie nawet teraz pomyśleć, co, jakie komentarze, czy jakie dziwne, niezręczne pytania słyszało przy wigilijnym stole kiedyś i to się może powtórzyć, tak? Powiedzmy, że jest jakaś ciotka, która zawsze pyta o to samo, jest nam niezręcznie. Jeśli to nie zagraża jakoś nam bardzo, to możemy po prostu przymknąć na to oko, ale jeśli to faktycznie nas wkurza albo nie zgadza się z naszymi wartościami, to możemy faktycznie to też po prostu nazwać. Ja pamiętam w ogóle chyba jeszcze z pierwszego roku studiów, jak
mieliśmy jakieś ćwiczenia i pamiętam, że było takie pytanie, jak reagować właśnie na taką przemoc. I psycholożka powiedziała nam, że po prostu ją nazwać. Jakby nazwać to, co robisz, i wtedy komuś może zrobić się też po prostu głupio i może mieć jakąś refleksję na temat swojego zachowania. Czyli ja na przykład mogłabym powiedzieć, jeśli słyszę jakiś komentarz typu, nie wiem, jaki może być głupi komentarz, który ja słyszałam. A kiedy będziesz mieć dzieci i męża? No dobra, no to jest takie pytanie, które mogłabym powiedzieć, nie wiem, nie myślę o tym, a mogłabym też powiedzieć, słyszę, że interesuje cię, kiedy, nie wiem, powiększę swoją rodzinę, ale kiedy to słyszę, to czuję trochę smutek, bo albo nie wiem, albo zażenowanie, bo nie planuję tego, nie myślę o tym i nie uważam, żeby to było teraz istotne i potrzebuję trochę więcej niezależności w tym momencie, nie myślę o tym, mam jakieś inne wartości i prosiłabym cię, żebyś nie pytał mnie o to, co każdą okazję, bo to jest moja decyzja. Jak mi poszło? Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Tak, no więc jakby tak podsumowując z NVC, czyli Porozumienia bez Przemocy, to właśnie zwracamy się też z tego, z komunikatu ja, czyli ja słyszę co robisz, widzę co robisz, albo nie wiem, przypominam sobie, że pytałeś mnie o to 2 miesiące temu na urodzinach cioci i wyrażam swoje uczucia, tak? Czyli nie wiem, mogę też powiedzieć od razu, że wiesz co, czuję się niezręcznie, kiedy mnie o to pytasz, albo kiedy pani mnie o to pyta i mam jakąś potrzebę właśnie, nie wiem, potrzeba zostawienia mnie w spokoju, bo są święta i chcę odpocząć. Albo potrzeba jakiejś, nie wiem, niezależności, akceptacji tego, że mam jakieś inne poglądy na przykład, tak? I proszę, żebyś właśnie, nie wiem, nie poruszał tego tematu, żebyś, nie wiem, zrobił coś innego, powiedział coś innego, tak? Możemy też wyrazić naszą prośbę wtedy. Ale od razu zaznaczam, że jest to na maksa trudne i w ogóle przypomnieć sobie o tych 4 etapach, czyli właśnie spostrzeżenia, uczucia, prośba, potrzeba, no to jest po prostu jakiś rodzaj ćwiczenia, które można odbyć, nie wiem, czytając książkę na ten temat, pisząc sobie w notesie. Dlatego ten odcinek wypuszczamy wcześniej, żebyście mogli sobie zdążyć potrenować. Tak, no, ja myślę, że to nie jest głupi pomysł, żeby sobie potrenować, no nie wiem, popisać w zeszycie takie przykładowe zdania. Wiesz, jak nauka angielskiego, nie? Że przepisujesz jakieś zdania z języka na język, a tutaj możesz sobie przepisywać na asertywne komunikaty. Ależ oczywiście i takie komunikaty, ja wiem, że one na początku brzmią w ustach trochę dziwnie, to znaczy ja czuję, ja rozumiem, że ty do mnie mówisz, wiesz, że jakoś tak dziwnie brzmią. Natomiast w realnej sytuacji wydaje mi się, że one bardzo często deeskalują, bo też ta osoba widzi, że zwracasz uwagę na nią, a nie tylko na... Ale wiesz, może być też taki moment zastanowienia, że... Co ona mówi, nie? No ja to bym się pewnie spotkała z jakimś komentarzem z racji mojego zawodu, że to są jakieś psychologiczne brednie albo nie wiem. Nie wiem w sumie, czy coś takiego słyszałam kiedyś, chyba nie pamiętam, ale no... Albo szarlataństwo. Albo zawsze się wystawiasz na jakąś ocenę, robiąc takie coś, ale ja myślę, że w tym jest mega dużo odwagi i też jesteśmy chyba takim pokoleniem coraz bardziej świadomym i takim, które ma realny wpływ, żeby coś zmienić. Dokładnie. Że te pokolenia naszych rodziców i dziadków, no za dużo, nie możemy od nich oczekiwać jakiejś zmiany poglądów i stosunku do tradycji, ale my jesteśmy tym pokoleniem, które może sobie to kreować jak chce, więc dlaczego by tego nie zrobić w taki sposób, który potwierdzają badania naukowe, który jest dobry dla naszego zdrowia psychicznego. Dokładnie, kreujmy naszą rzeczywistość na taką, jaką chcemy mieć. Tak, dokładnie. Myślę, że doszłyśmy do bardzo fajnej konkluzji. Że Wigilia wymaga działań non-violent. Non-violent communication. No. Nie no, ja myślę, że cały świat wymaga NVC. Ale tak, no na pewno to, co jeszcze zauważyłam w tych odpowiedziach i było właśnie też nawiązując do tego non-violence tematu, czyli bez przemocy, to na przykład, że w międzyczasie od zeszłych świąt zmarła osoba, która była na przykład właśnie takim mediatorem rodzinnym. Na przykład była odpowiedź o babci, która właśnie zawsze jakoś pilnowała, żeby ta rodzina się nie pokłóciła. Albo były takie obawy, że właśnie Wigilia w mniejszym gronie, na przykład tylko z rodzicami, też będzie
bardziej narażona na jakieś przemocowe zachowania, ponieważ nie będzie tego szerszego kontekstu, nie? Że gdzieś przy rodzinie jednak może trochę wstyd jakoś się kłócić i wyzywać, a w tym mniejszym gronie łatwiej coś takiego przemycić. Więc myślę, że szczególnie tutaj osoby, które przeczuwają, że coś takiego może nastąpić, warto, żeby zwróciły na to uwagę i gdzieś zbudowały też takie właśnie poczucie własnej wartości, że to jak nasza inna osoba nas skrytykuje i wyzwie i podważy nasz światopogląd, nie oznacza, że coś się zmienia. To jest tylko czyjaś opinia, a nie fakt. Pojawiła się też odpowiedź, że osoba obawiała się, że ktoś z rodziny ją wyautuje publicznie podczas świąt. To też jasne jest duże zagrożenie, bo na pewno taka osoba by sobie tego nie życzyła w takiej sytuacji. Na pewno nie życzyłaby sobie, że ktoś za nią to zrobi. No a też gdzieś duża część na pewno nadal zmaga się z takim brakiem akceptacji w rodzinie. Więc to też taka jedna z obaw. Rozmawiać o strajku kobiet na Wigilii, czy nie? To zależy. Czy być inicjatorem tej rozmowy? Myślę, że jeśli ona ma paść, to ktoś będzie inicjatorem. No i ja też raczej, moja rodzina ma zbieżne poglądy. Może nie aż tak bardzo na lewo jak ja, ale gdzieś na poparcie do zmian społecznych istnieje. Nawet właśnie u moich dziadków, co jest urocze. I na pewno bym chciała o tym porozmawiać, jeśli ktoś poruszy taki temat, ale chyba sama na przykład ja nie czułabym się, że to jest dla mnie okej, bo po prostu wolałabym po prostu odpocząć od tego tematu, jakby jest go dużo we mnie. Więc może też taka sugestia, żeby zadbać o właśnie takie odpuszczenie sobie, zrobienie sobie takiej przerwy od tych trudnych tematów, które są dla nas angażujące emocjonalnie. Właśnie, a może to jest dobry pomysł, żeby przyjść na Wigilię i na pierwszy ogień powiedzieć: słuchajcie, ustalmy wigilijny konsensus. Jest ban na trudne tematy. Tak. I nie rozmawiamy. Kontrakt Wigilii. Rozmawiajmy o przyjemnych rzeczach, o tym, jakie mamy marzenia, o tym, czego chcemy od życia, o tym, co możemy jeszcze wspólnie razem przeżyć, zrobić, jak sobie pomóc. Co dobrego zdało się w 2020 roku. Dokładnie, czego się nauczyliśmy, czego chcemy się nauczyć. Jest tyle ciekawych tematów, które możemy razem ze sobą poruszać, które nie będą aż tak bezpośrednio dotyczyły światopoglądu, bo jasne, ludzie się różnią, ale ostatecznie wszyscy chcą kochać i być kochani. O. Skupmy się na tym. Wesołych świąt. Słuchajcie, kończymy ten odcinek. To było najlepsze podsumowanie, jakie usłyszycie na temat świąt. Paulo Coelho. To w tych odpowiedziach też pojawiło się w sumie dużo takich treści, że właśnie dla niektórych to będą pierwsze święta bez rodziny zupełnie. Też pojawiły się dużo odpowiedzi, że osoby, które mieszkają poza granicami, właśnie mają utrudnione możliwości transportu i właśnie nie przylecą do domu na święta. I z tego, co widziałam, w tych odpowiedziach były dwa różne podejścia, to znaczy pierwszy raz nie spędzę świąt z rodziną nareszcie i pierwszy raz nie spędzę świąt z rodziną tragedia. A ty kiedyś spędzałaś święta bez rodziny? Tak, raz spędzałam święta nie z rodziną i bo zaadoptowaliśmy psa jeszcze w Nowym Jorku i nie mieliśmy go z kim zostawić. I wzięliśmy tego psa i tak jak jechaliśmy wcześniej w podróż z LA do Nowego Jorku, tak wtedy pojechaliśmy z Nowego Jorku na Key West, na sam koniec Key West, na Florydzie. I zrobiliśmy taki długi road trip i święta spędziliśmy, nie wiem, jakoś gdzieś w drodze, albo na jakiejś plaży, albo gdzieś, wiesz, jakoś tak po drodze, zupełnie nieświątecznie, ale to też było bardzo fajne. Czyli nie miało to w ogóle nic związanego z tradycją, czyli nie lepiłaś sama pierogów. Ja chyba nie jestem aż tak przywiązana do tradycji. No właśnie, bo myślę, że dla osób, które są i które mają jakąś taką tęsknotę za domem, za rodziną, to na pewno będzie dobry pomysł, żeby jakoś do tej tradycji nawiązać, żeby, nie wiem, też pojawiało się w odpowiedziach jakieś wideo rozmowy z rodziną, tak? Czy właśnie jakieś takie połączenie się za sprawą cudownych, nowoczesnych technologii. No i myślę, że to jest fajny pomysł, jeśli ktoś naprawdę chce poczuć takie powiązanie, taki connection, chciałam powiedzieć. Poczuć po prostu tę magię świąt, tak. Rodzinnych świąt. Ale też fajnie czasami spojrzeć na to z tej drugiej strony, to znaczy, że to jest po prostu wolny czas, który możesz wykorzystać jak chcesz. Dlaczego nie zrobić z tego sobie podróży? Ja myślę, że to jest fajne, że można ten czas po prostu raz na kilka lat wykorzystać jako po prostu wolny czas i wziąć sobie, nie wiem, urlop i pojechać gdzieś, nie wiem, spełnić jakieś swoje marzenie. No w tym roku jest to bardzo ograniczone, ale tak teoretycznie rzecz mówiąc, to jakby to
też jest coś, co brzmi dla mnie fajnie, a też właśnie gdzieś wtedy spotykamy się z tą nieakceptacją rodziny, tak? Że no przecież święta to święta i masz być w domu. Myślę, że wiele osób się spotkało z takim komunikatem. No a tutaj właśnie w tym przypadku jest ta wymówka, no bo COVID, no bo nie chcę was zarazić i tak dalej, więc dużo osób to wykorzystuje właśnie na swoją korzyść, że może na przykład spędzić święta z chłopakiem, dziewczyną. Nawet były jakieś odpowiedzi, że to jest jednopłciowy związek, że w końcu możemy spędzić te święta razem, że nie było możliwości, żeby przedstawić na przykład dziewczynę wcześniej, więc to myślę, że też jest gdzieś takie uwalniające dla tych osób, taka duża ulga. Taka pierwsza sytuacja, w której niektórzy na przykład mogą po prostu nagle sami decydować o swoich świętach i nie być ocenieni, bo COVID staje się taką dobrą wymówką. Tak, no. Tylko właśnie no, w idealnym świecie to nie powinna być wymówka, nie? To powinna być po prostu jakaś norma. Wiem, ale to czasami może być po prostu taki starter do tego, żeby później mieć odwagę to robić, bo już się wie, że naprawdę dużo bardziej się to woli niż tamte święta. No nie wiem, tak sobie myślę hipotetycznie. Może to po prostu pokaże, że jak raz nie przyjedziemy do tego domu na święta, to jakby nic się nie stanie tak de facto, nie? Jakby no dokładnie. Rodzina się raczej nie rozsypie, no chyba, że ta osoba ma jakiś znaczący na nią wpływ. To też jest możliwe. Ale może nam to dać jakąś taką perspektywę, nie? Że te święta nie muszą być co roku takie same, że ktoś może mieć jakiś inny pomysł na nie. Dokładnie. Ja bym też chciała podkreślić, żeby właśnie w te święta trochę pozwolić sobie na ten odpoczynek, że jeśli dla wielu osób to będzie mniejsze grono, to może nie trzeba wysprzątać całego domu od strychu do piwnicy i dać trochę odpocząć swojemu wewnętrznemu krytykowi, że też jakby dużo osób się jakoś spina, jeśli chodzi o prezenty. Też dużo osób się teraz umawia, że właśnie, nie wiem, robią jakieś losowanie w rodzinie i kupuje się jeden prezent albo w ogóle rezygnuje się z prezentów. To też się z tym coraz częściej spotykam wśród nawet znajomych. Więc to też jest taka okazja, żeby po prostu sobie w końcu odpuścić. Tak, czyli to jest po prostu ten moment na to, żeby redesign your Christmas. Tak. Żeby przemyśleć sobie to, jak chcemy spędzać święta od nowa, że możemy wymyślić na to jakiś swój własny sposób. Tradycja tradycją i jasne, to jest super, ale nie musimy wszystkiego przeżywać tak, jak ktoś nam przykazał. Możemy przeżywać rzeczy tak, jak chcemy, bo to jest nasze życie i ono jest jedno. YOLO! Była też jedna odpowiedź, która mi zapadła w pamięć, gdzie osoba napisała, że spędza te święta ze swoją przyjaciółką, jedząc pierogi z truskawkami i że to jest w ogóle antywigilia i że to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego organizuje. I myślę, że dla osób, na których ta wigilia ma naprawdę takie traumatyczne konotacje, ja myślę, że może tak być. To może być fajny pomysł, żeby sobie zrobić taką swoją tradycję jakąś. I to jest właśnie this bitch tego odcinka. Order this bitch trafia do dziewczyny, która je pierogi z truskawkami w Wigilię. Gratulujemy! No, pojawił się też temat alkoholu w trakcie świąt. Myślę, że temat, który w wielu domach jest bardzo problematyczny, ale nie wiem, czy mamy takie capacity, żeby o tym teraz rozmawiać. Wiadomo, że alkohol jest konfliktogenny. Tak, poza tym ja mam w głowie tylko marsz klima bloku i myślę sobie, no come on, w konsensus wigilijny, tak samo jak w konsensus akcyjny, wpisuje się, że przychodzimy trzeźbi i nie używamy żadnych używek i tak dalej. Czyli to powinno być w kontrakcie wigilijnym. No, na akcję to się nazywa konsensus akcyjny. No okej, ale jeśli mówimy na przykład o grupie terapeutycznej albo warsztatowej, to podpisuje się kontrakt. No ale to nie jest grupa terapeutyczna, tylko to jest bardziej taka akcja jednorazowa. Ale gdybyśmy miały wymyślać taki fikcyjny, ale może kogoś to zainspiruje, przykładowy, taki idealny kontrakt lub konsensus dla Wigilii z rodziną, to co byśmy tam wpisały? Ja myślę, że na pierwszym miejscu to, co już mówiłyśmy i to, co też często się pojawia właśnie na warsztatach psychologicznych, czyli komunikat ja. Stosujemy komunikat ja, mówimy o sobie, o swoich odczuciach, o to, co nas dotyka, a nie stosujemy takich komunikatów oceniających bezpośrednio. Co o tym myślisz? Jasne, no to jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Co jeszcze się może pojawić w takim wigilijnym kontrakcie, konsensusie akcyjnym? Akcja Wigilia. Jesteśmy dla siebie życzliwi, nie oceniamy, no to są też takie... Szanujemy swoje poglądy nawzajem. Tak, szanujemy się nawzajem. Staramy się zrozumieć raczej niż negować i... Czekamy do 8 gwiazdek, żeby odpakować prezenty. Jest jeszcze taka fajna zasada, Las Vegas.
Czyli to, co pada podczas Wigilii, zostaje podczas Wigilii. Nie wynosimy tych informacji, czyli nie plotkujemy potem do reszty rodziny, co powiedział ktoś w trakcie Wigilii. Zasada Las Vegas. Nice. Myślę, że to buduje dość duże poczucie bezpieczeństwa. Okej. Okay. Fajnie. Jesteśmy asertywni. Dbamy przede wszystkim też o swoje potrzeby. Dbamy o siebie. Jeśli nie chcemy być w jakiejś sytuacji, to nie musimy w niej być. O, tak, prawo do odmówienia ćwiczenia. To jest też podstawowa zasada warsztatów. Dokładnie. Czyli prawo do odmówienia jakiegoś tematu albo jakiejś czynności. Na przykład mama mówi ci, pozmywaj te wszystkie talerze, a ty mówisz, rani to moje uczucia i nie pozmywam. Ponieważ chcę leżeć na kanapie, bo najadłam się za dużo słodyczy. I nie mogę się ruszać. Albo mam śpiączkę cukrową. Food coma. No, to takie nasze mrzonki o idealnym świecie. Ale może kogoś to zainspiruje. Może jak akurat robicie sobie Wigilię z przyjaciółką, to zrobicie taki kontrakt, wrzucicie na Instagram i będzie nam miło. Właśnie spojrzałam na nasz konsensus akcyjny, żeby zaczerpnąć jeszcze jakieś inspiracji. No i tutaj znalazłam, że nie stosujemy przemocy, nie stosujemy środków czynnego oporu wobec policji. Czyli jeśli policja przyjedzie dać ci mandat, bo jest więcej niż 6 osób, czy 5 osób, przepraszam, to masz prawo odmówić tego mandatu. Oczywiście, ale trzeba się wylegitymować. Ja bym jeszcze dodała, że nie składamy sobie nieszczerych życzeń. Że jeśli mają być nieszczere, to pomińmy tą czynność. I że życzymy wszystkim dobrze, kimkolwiek są. Tak. I myślę, że tym pięknym akcentem możemy zakończyć tworzenie naszego wigilijnego kontraktu, konsensusu akcji Wigilia. Myślę, że to jest w ogóle super pomysł, szczególnie w rodzinach, w których są konflikty w tym czasie, żeby naprawdę zaproponować, czy jako taka forma jakiejś takiej zabawy przed Wigilią, no, żebyśmy mówiąc, słuchajcie, wiem, że zawsze przyjechanie na Wigilię to jest pewien stres dla nas wszystkich z racji tego, że mamy różne poglądy, czasami się nie dogadujemy. Mam taki pomysł. Taki szalony pomysł. Stwórzmy konsensus akcyjny na akcję Wigilia 2020. W końcu ten szalony rok 2020 zakończmy jeszcze takim jednym szalonym pomysłem. Konsensus. I teraz... Ja bym się pod tym podpisała. Co proponujecie wpisać w tym konsensusie? No i wytłumaczycie, co to jest i będziecie mogli zaangażować swoją rodzinę i wszyscy będą od razu mieli jakieś takie poczucie panowania nad sytuacją i tego, że mają jakieś takie wskazówki, co robić, czego nie robić. No i w ogóle twoje poczucie bezpieczeństwa szybuje tak do góry, bo nie musisz być w takim stanie alertu, fight or flight, że zaraz ktoś... nie wiem, cię obrazi, albo skrytykuje, albo zapyta o coś niezręcznego, że po prostu jakby enjoy the food. Wow. Ania, właśnie chyba uratowałyśmy Wigilię. Ciesz się jedzeniem. I do 8 gwiazdki. Pa!